No rajd bardzo, bardzo fajny, wymagający, zresztą w Rzeszowie jest co roku świetny rajd. Myślę, że takiej rundy asfaltowej nie ma w całej Polsce, żeby wszystkie trasy były praktycznie równe, nie ma pół dziury, więc na pewno świetnie się jeździ, bardzo wymagający, bo te OS-y są jednak w większości wąskie, jest dużo szczytów, dużo ślepych zakrętów, ale dla nas bardzo fajny rajd. My jechaliśmy równym tempem od początku i to się opłaciło, jak widać, drugim miejscem na mecie. Powiem szczerze, że jak dojechaliśmy na metę OS-u, to nie patrzyliśmy na minuty, tylko na sekundy i sobie myślę, wygrał OS. A tu się okazuje, że dosyć sporo przegrał, także jak się nadarzyła okazja, to już nie odpuszczaliśmy do końca.